W Sędziszowie Małopolskim odbyła się kolejna edycja turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa. Rozgrywki zostały przeprowadzone przy udziale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Była to już 10. edycja turnieju skierowanego do szkół podstawowych z gminy Sędziszów Małopolski. W tym roku w rozgrywkach wzięło udział 11 zespołów. Jest w sumie 11 zespołów. Turniej ten trwa przez 4 dni. Rywalizujemy w piątki i soboty. Jest podzielony na kategorie wiekowe. Kategoria młodsza, czyli klasy 4, 5, 6. Natomiast kategoria starsza to klasy 7 i 8. Osobno dziewczęta i chłopcy. Dzisiaj mamy możliwość tutaj oglądać kategorię starszą dziewczyn, czyli klasy 7-8. Celem turnieju jest integracja pomiędzy szkołami oraz popularyzacja aktywnego trybu życia i piłki nożnej. Tegoroczny turniej charakteryzował się znacznie wyższym poziomem gry niż w latach poprzednich, zauważa dyrektor sędziszowskiego MOSiR-u Marek Antosz. Tutaj można zauważyć, że niektóre dziewczęta również trenują w klubach sportowych i to widać właśnie przekłada się na boisku, że no, poziom ich tych umiejętności naprawdę jest znacznie wyższy. W kategorii młodszej dziewcząt wygrała szkoła podstawowa z Góry Robczyckiej. W kategorii młodszej chłopców najlepsi okazali się zawodnicy ze szkoły podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. W kategorii starszej dziewcząt wygrała szkoła podstawowa nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. Natomiast wśród chłopców najlepsi byli reprezentanci szkoły podstawowej w Szkodnej. Zwycięzcy poszczególnych kategorii odebrali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.